Proszę powiedzieć, jak było? 100 km to jednak spory wysiłek. Super się jechało, ponieważ mieliśmy super mamy super team. Jeździmy już trzeci rok razem. Ten skład się czasami zmienia, ale super nam się jeździ razem. Także współpraca i to było najważniejsze. W tym roku wiatr zadania nie ułatwiał. Dokładnie, bo wiało, ale zmieniałyśmy się i jakoś dałyśmy radę. Super się jechało. Pogoda dopisała, nie padało. Na trasie jakieś przygody było widać, nie tylko waszym? Spokojnie, spokojnie. Widziałyśmy tylko jednego zawodnika, któremu poszło koło, a tak to nie. Nie, super, super było. Proszę powiedzieć, jak pani ocenia samą potrzebę organizowania tego typu imprez? Myślę, że są bardzo potrzebne. Niech pan zobaczy, ile tu jest ludzi, poznaje się nowych ludzi, nawiązuje się kontakty. To jest, tu nie chodzi o wyniki, tu chodzi o przyjemność i o spotkanie z ludźmi, moim zdaniem. Dziękuję. Jeszcze imię i nazwisko. Renata Langner. I team Szerszenie. Tak, tak. Drużyna Szpiku na mecie, proszę powiedzieć, jak było na tegorocznej trasie? No super, dużo lepiej jak w zeszłym roku, poprawiliśmy czas, tak zadowoleni jesteśmy bardzo. 2:41. Miejmy nadzieję, że jesteśmy w pierwszej połowie stawki. Wy jesteście bardzo specyficzną imprezą, bo większość ludzi jeździ dla rekreacji, wy też zapewne, ale też bardzo ważny społeczny aspekt tego wszystkiego, proszę trochę opowiedzieć. No tutaj reprezentujemy drużynę Szpiku, no jest to taka społeczna, tak jak pan powiedział, tutaj inicjatywa, także no propagujemy zapisywanie się jak najwięcej osób do bazy dawców Szpiku i tutaj to jest główny cel. Na trasie jakieś przygody w tym roku? Nie, bez przygód, na szczęście. Proszę powiedzieć, sam pomysł na tego typu imprezy, sama idea tego typu imprez, jak pan to ocenia, czemu to głównie służy? Znaczy propagowanie kolarstwa jako uprawiania sportu czynnego, no bardzo fajna sprawa. Z tego co się orientuję, jedyna taka drużynowa jazda na czas w Polsce. Bardzo fajnie, dużo osób startuje, dużo drużyn. Widać, że tutaj popularność zyskuje ta impreza. Polecam wszystkim. Jeszcze teraz imię i nazwisko? Chwiłkowski Borys. Tylko jak pan ocenia tegoroczną trasę? No, nawierzchnia, jeżeli chodzi o nawierzchnię, była bardzo dobra. Uważam, że na takie drogi, jakie dzisiaj, jakie wyścig cieszę, to było super. No, dzięki Bogu pogoda dopisała. Rano jechaliśmy z Wrocławia, to padało. Natomiast pierwszy raz startuję na tym wyścigu. Namówili mnie właśnie moi chłopcy i myślę, że nie żałuję, bo naprawdę fajny wyścig. Tutaj gratulacje dla organizatorów, fajna drużyna, fajna zabawa, także super. Pan jako zwycięzca Tour de Polonii, człowiek, który we Francji no, trochę tych wyścigów powygrywał jednak w gronie amatorów powiedzmy, bo jednak większość jadących tutaj to amatorzy czuł się na tej trasie, w tej rywalizacji. Było łatwo, czy to jest jednak stawka trudna, czy jest pan nadal w tym kolarskim gazie, bo to wiem, że pewnej miłości się nie traci, tak mimo końca kariery to pasja pewnie jest. Nie, ja w ogóle tutaj byłem nieprzewidziany ten wyścig, miałem nie startować, tylko akurat dwóch chłopców się wykruszyło z tej drużyny, jeden zachorował, a drugi po prostu nie mógł przyjechać, bo miał jakieś tam problemy rodzinne. W związku z tym tak z opanki wystartowałem, bo ekipa nie wystartowała. Chłopcy się szykowali, w związku z tym namówili mnie, żebym wystartował. No, ja się generalnie nie ścigam w tych grupach mastersów amatorskich. Nie mam żadnej licencji, ale jeżdżę tak sobie sporadycznie w niedzielę głównie, bo w tygodniu nie ma czasu. A to już twój kolejny start w barwach KKS-u, bo tak ci się znowu udało startować w gostyńskich barwach i tym razem poszło wyśmienicie. Tak, po 12 latach z powrotem wystartowałem w KKS-ie, co prawda gościnnie, udało się wygrać, no bardzo cieszy, tym bardziej, że fajna impreza i bardzo dużo drużyn i osób praktycznie cały rok przygotowuje się do tej imprezy i dają z siebie wszystko, także cieszy to, jest to jedyna taka organizowana w Polsce jazda drużynowa, także myślę, że wszyscy są zadowoleni. Wasza drużyna taka pomieszana w tym roku? Tak, drużyna trochę pomieszana, ponieważ no, w KKS-ie jeżdżą głównie młodzi zawodnicy, juniorzy, ale jednego z nich zabraliśmy, brązowego medalistę Mistrzostw Polski i bardzo, bardzo ładnie dawał zmiany, pomagał drużynie, został na 60 km, ale tak naprawdę takie było zadanie jego, bo wiedzieliśmy, że przy tych dystansach, które on trenuje i jeździ, ciężko będzie mu przejechać całe 100 km. Natomiast reszta chłopaków są to ludzie z Poznania albo ludzie, którzy kiedyś byli zawodnikami KKS-u, także myślę, że jakoś taki miks zafunkcjonował i udało się wygrać.
Jak oceniasz resztę stawki, bo właśnie a propos tych miksów, to są całkowicie amatorzy, ale jest też na przykład fajna postać, nie wiem czy słyszałeś, zwycięzca Tour de Pologne 79. O, nie słyszałem, no to fajnie, cieszy, że ktoś taki przyjeżdża na taką imprezę. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę jest tutaj bardzo mało amatorów, ponieważ jak gdy skończyłem karierę, przez rok nie robiłem nic, teraz troszeczkę ruszam się na rowerze ze względu na to, że bardzo dużo przytyłem i żona mówi, że słuchaj, musisz się za ciebie zabrać, bo po prostu wyrzucę cię z domu. Także zacząłem z powrotem trochę jeździć na rowerze i tak naprawdę tej drużynie jechałem gościnnie. Ale muszę powiedzieć, że właśnie zawodnicy są bardzo dobrze przygotowani. Są to ludzie, których teraz jak obserwuję, praktycznie cały rok uczestniczą w różnych imprezach amatorskich w całym kraju. Ścigają się, trenują codziennie. Także myślę, że tak naprawdę to amatorów było tutaj niewielu. Ale wyścigi zakończone i z tego jak rozmawiamy z zawodnikami, wszyscy zachwyceni. No tak, wszyscy są szczęśliwi. Na szczęście chyba nic poważnego. Znaczy mam sygnał, że jeden wypadek. Nie wiem na razie, co się wydarzyło. Ale poza tym wszyscy sobie bardzo chwalą dzisiejszą imprezę. Pogoda nam na szczęście dopisała, bo poranek był paskudny. Jest dobrze. Impreza wyśmienita dla gostyńskich kibiców, bo duży sukces KKS-u. KKS wygrał? Tak słyszeliśmy. Zapoznać. Faktycznie Dybczyński wygrał. No, fajnie, że puchar zostanie w Gostyniu po 2 latach. Jakby tutaj zwycięstw chłopaków z Kościana, których oczywiście pozdrawiamy i podziwiamy. Mamy w końcu puchar u siebie. Rozmawialiśmy przed chwilą z Mateuszem Mrozem, on zachwycony, że wszystko fajnie, że wszystko pięknie. Mówi o stawce, że mówi amatorów mało, bo tu wszyscy praktycznie jeżdżą przez cały rok w różnych wyścigach. Tak, tutaj tak naprawdę to słowo amator nie do końca pasuje, bo jeżeli drużyny wykręcają średnio powyżej 40 na godzinę, to już naprawdę to bardzo wysoki poziom. Stawkę macie bardzo interesującą, bo też postać w tym roku ciekawa, zwycięzca Tour de Pologne 79. Tak, pan Harucki. No i więcej wystąpiło gwiazd, bo i pan Feltyn, i pan Lipczyński, który jako jeden z pierwszych objechał, jeździł na przykład czas dookoła Polski i bardzo dobry wynik wykręcił. Powiedz, po 4 latach, no w przyszłym roku będziemy mogli mówić, tak podsumowywać, bo będzie fajny piąta edycja, ale po tych 4 latach sam pomysł, trudno rozważać, czy udany, czy nie, bo to widać, że udany, ale jak ty oceniasz tą imprezę z twojej pozycji człowieka, który musi się przy tym trochę bardziej napracować niż inni? Jeszcze jej nie oceniam. Jeszcze troszeczkę za wcześnie. Podejrzewam, że wieczorem, jak już wszystko tak spadnie, będzie łatwiej. My się bardzo cieszymy, bo to jest jedyna taka impreza w tym kraju. Już dzisiaj dowiedziałem się od niektórych ekip, że z naszym wzorem chcą coś podobnego organizować, ale na tej zasadzie, że zaproszą te drużyny, które startują tutaj. Wtedy mają gwarancję wysokiego poziomu sportowego. I to nas cieszy, że do nas są ludzie przyjeżdżać. Jakieś pomysły kiełkują, bo to tak organizator wie, że jak ta gorączka w pracy, to trudno wymyślać nowe rzeczy, ale jak przychodzi ten moment oddechu na jakieś nowe, ciekawe rzeczy w przyszłych latach? No, marzenie mamy jedno, no, znaczy naprawdę dwa. Pierwsze to zrobić Amber Road dla elity. I wtedy niech się zmierzą amatorzy z tak zwanymi profesjonalistami, zawodowcami z polskimi ekipami. Będzie to fajne porównanie poziomów. I przy okazji wówczas na pewno by się udało zrobić tak zawody, żeby cała druga była zamknięta. No i wtedy byłoby już najpiękniej. Lepiej sobie już tego wymarzyć nie można. Tak?